Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Rożkowski. Pogoń Szczecin ma 73 lata. Przez klub przewinęły się setki, a pewnie nawet tysiące piłkarzy, trenerów, kibiców i ludzi w taki czy inny sposób związanych z dumą Pomorza. O Pogoni pisano książki, fraszki, opowiadano w filmach dokumentalnych, a przede wszystkim dyskutowano. I dyskutuje się do dzisiaj, bo Pogoń to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy tworzą historię największego klubu na Pomorzu Zachodnim. A historia, jak to historia, była bardzo burzliwa. Były okresy piękne, były i te smutne. Wszystko zaczęło się w 1948 roku, zaledwie 3 lata po zakończeniu II wojny światowej. 21 kwietnia powstał Sztorm Szczecin, który składał się z klubu bokserskiego Zryw oraz drużyny piłkarskiej Portowiec. Piłkarze swoją przygodę rozpoczynali od regionalnej C-klasy. W międzyczasie Sztorm stał się związkowcem, a później kolejarzem. Nie mylić tylko z kolejorzem, bo to w Poznaniu. W latach 50. klub otrzymał do dyspozycji stadion przy Twardowskiego, na którym pozostał do dziś. Wtedy też zespół ze Szczecina wreszcie stał się Pogonią. Duża w tym zasługa lwowiaków, którzy w ten sposób nawiązywali do Pogoni Lwów. Do najwyższej klasy rozgrywkowej Portowcy po raz pierwszy awansowali w sezonie 1958. Do sukcesu poprowadził ich legendarny Florian Krygier, który po awansie zostawił pierwszą drużynę i zajął się tym, co kochał najbardziej, czyli trenowaniem młodzieży. Dziś imieniem Krygiera nazwany jest Stadion Pogoni, a także główna arteria wjazdowa do miasta. Kolejne lata to niekończąca się seria wzlotów i upadków, o których można by opowiadać godzinami. Tyle czasu jednak niestety nie mamy. Powiedzmy więc o sukcesach. Te największe to 2 wicemistrzostwa Polski i 3 finały Pucharu Polski. Do pełni szczęścia zawsze więc czegoś brakowało. Jednego punktu, jednego gola, jednego wygranego meczu. Najnowsza historia klubu pisze się na naszych oczach. Pogoń jest w walce o najwyższe cele. Być może po raz trzeci zdobędzie srebrny medal. A złoto? Kiedyś na pewno się doczekamy. Czekamy już 73 lata, wytrzymamy jeszcze tę chwilę. My Portowcy, nasz charakter
Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Nietypowo rozpoczęliśmy dzisiejsze 13 w historii wydania audycji Pogoń FM w drodze do Europy, no ale powód jest bardzo konkretny. Powód jest bardzo konkretny. Dzisiaj obchodzimy 73. rocznicę powstania Pogoni Szczecin. Ważna, bardzo ważna data dla każdego kibica Dumy Pomorza i myślę, że w ten sposób my jako kibice, jako prowadzący tę audycję musieliśmy rozpocząć dzisiejszy program. Najpierw Kuba Żelepień poopowiadał trochę o historii szczecińskiej Pogoni, a potem razem wspólnie tutaj odśpiewaliśmy my portowcy razem z grupą Quo Vadis. Witamy ciepło i serdecznie. Dobry wieczór. Daniel Trzepacz, pogoń.sport.pl. Witam, dobry wieczór. I Sebastian Roszkowski, Radio Super FM. Pogoń FM w drodze do Europy. Kolejny odcinek programu przed nami. Na dobry początek, bo potem zapomnę. Mamy do Was pytanie. Jeżeli chcielibyście, aby pojawił się nowy cykl na szybko z okazji 20. urodzin zdobycia wicemistrzostwa Polski przez piłkarzy szczecińskiej Pogoni, jeżeli chcielibyście nam zaproponować, z którym piłkarzem powinniśmy porozmawiać, to bylibyśmy wdzięczni. Zapraszamy do komentowania tego programu, zapraszamy do komentowania postów na pogoń.sport.pl albo do pisania do nas na adres antena@super.fm. To masakra, że już 20 lat minęło. 20 lat, ja pamiętam, byłem jeszcze wtedy nastolatkiem, mocno przeżywałem tamten sezon, pamiętam, gdy słuchałem w radiu tego ostatniego meczu ze Stomilem Olsztyn, wygrana po golu Ferdinanda Szifona, gdzie pojechaliśmy tam w ogóle już tak naprawdę w rozebranym dość mocno składzie, bez kilku znaczących nazwisk. Ten mecz dał nam wicemistrzostwo. Ostatni tak naprawdę duży sukces, jeśli chodzi o ligę. Później był jeszcze finał Pucharu Polski za tej już nowożytnej Pogoni, tak to nazwijmy. Ale no medal to jednak jest medal. Teraz walczymy o ten medal, jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Tydzień temu mówiłeś, że z uśmiechem przyjmiesz 4 punkty. Tak jest. A z bardzo dużym uśmiechem 6 punktów. No to ja już się uśmiecham, robię ha, ha, ha i w ogóle. Duży krok do Europy został zrobiony, został duży krok do wicemistrzostwa. No i kto wie, być może historia się powtórzy po 20 latach. Wszyscy na to mocno liczymy. No i liczymy dziś na Piasta. A może przecież właśnie Piast, który lada moment zaczyna swój mecz z Legią Warszawa, zrobi nam jeszcze tutaj prezent i dostarczy dodatkowych emocji w końcówce, bo gdyby Legia swój mecz z Piastem przegrała, to różnica będzie wynosić tylko 3 punkty na 4 mecze przed końcem rozgrywek. No naprawdę może być jeszcze bardzo ciekawie, ale i tak ten sezon w tej chwili już jest bardzo udany, bo no nie ukrywajmy, no ten medal no jest praktycznie pewny. Czy to będzie złoto, srebro, brąz, każdy będzie sukcesem, a im lepszy, tym większa radość zapanuje w naszym mieście. No i za nami 2 mecze wygrane, 2 mecze do zera. Pierwszy mecz wyjazdowy z Podbeskidziem Bielsko-Biała, wygrany pewnie, nawet niektórzy twierdzą, ja też jestem takiego zdania, że zbyt nisko. Zbyt nisko, bo sytuacji było na stronie kilku bramek więcej. To, co ważne, od samego początku Pogoń w tym meczu była o klasę lepszą drużyną. Tam tak naprawdę trzeba było tylko czekać na pozytywne zakończenie meczu, bo Podbeskidzie tak naprawdę poza ostatnimi 5, może 10 minutami, kiedy już Cecha nie było na boisku. Kiedy nie było Cecha na boisku, musieliśmy grać w 10, bo nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia tej dodatkowej zmiany. Dopiero wtedy Podbeskidzie doszło do głosu i potrafiło stworzyć jakieś zagrożenie pod bramką Stipicy. Ostatni mecz, który rozegraliśmy z Górnikiem wczoraj, był trochę inny. To był trudniejszy mecz. To był dużo trudniejszy mecz, bo gdzieś ta presja na pewno też ciążyła na zespole, ale i Górnik stawił naprawdę wysokie warunki mimo kilku osłabień w swojej drużynie. Grali wysokim pressingiem, atakowali. Dante Stipica, jedna świetna interwencja. U nas jeden celny strzał, ale strzał za 3 punkty. Najpierw skoncentrujmy się jeszcze na meczu z Podbeskidziem, bo dla mnie obrazkiem tego meczu jest radość Tomasa Podstawskiego po wybronieniu piłki, która leciała do bramki. Cieszył się, jakby strzelił gola, co pokazuje, że nie obraża się na rolę rezerwowego i że w tej drużynie naprawdę jest duch walki i duch zwycięstwa. Tak, to widać. To widać w obrazkach, które za każdym razem publikowane są przez media klubowe, no bo my tam nie mamy w tej chwili dostępu do szatni, nie mamy w ogóle dostępu do zawodników, żeby nawet z nimi porozmawiać w Mixzone jako dziennikarze przez te wszystkie obostrzenia związane z koronawirusem. To bardzo cieszy, że każdy w tej drużynie, mimo że pełni rolę rezerwowego, jest gotowy do wejścia i dania czegoś od siebie, a taka interwencja, o której wspomniałeś, Tomasa Podstawskiego, bardzo mocno go ucieszyła. Dostał też kolejną szansę w meczu z Górnikiem, ale o tym powiemy sobie gdzieś tam pewnie za chwilę. Cieszy, naprawdę cieszy, bo widać, że ten zespół jest sfokusowany na to, żeby osiągać dobre rezultaty, żeby
osiągnąć sukces. Tydzień temu rozmawialiśmy w audycji Pogoń FM w drodze do Europy, jak ważnym piłkarzem jest Rafał Kurzawa i że musimy się modlić, aby był zdrowy, bo on przerasta tę ligę o głowę. Tak, przerasta tę ligę o głowę. Uderzył piłkę po zagraniu Michała Kucharczyka. Króla asyst. Króla asyst i króla tak naprawdę Pogoni w ostatnich miesiącach, tygodniach. Uderzył fenomenalnie. No, zrobił wszystko jak trzeba. Stare piłkarskie porzekadło mówi, skieruj piłkę tam, skąd przyszła. Tak zrobił Rafał Kurzawa. Chwilę później fantastycznym, naprawdę fantastycznym podaniem obsłużył Kucharczyka, który wyszedł sam na sam z Martinem Chudym. Ten jednak był dość szybki i szybko doskoczył do tej piłki i zablokował uderzenie Kucharczyka. Szkoda, że tam nie spróbował go minąć, tylko uderzać. No ale to są ułamki sekund. Ta akcja mogła nam zamknąć mecz dużo, dużo wcześniej. Nerwy były przez to do końca, ale najważniejsze są trzy punkty, które w końcowym rozrachunku Pogoń mogła dopisać sobie w tabeli. Pogoń wygrała 2-0. O najbliższym meczu Portowców jeszcze zdążymy sobie porozmawiać. Zostańcie razem z nami, bo już niedługo w Radiu Super FM powiemy wam, jacy zawodnicy zostali super piłkarzami dwóch ostatnich spotkań Portowców. Super piłkarz meczu. No to już teraz okaże się, jak wyglądają pierwsze piątki w dwóch głosowaniach naszych słuchaczy, naszych czytelników i kibiców Pogoni Szczecin. Na dobry początek miejsce piąte starcia z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Efektem wyliczenia średniej z 4829 arkuszy dobry za cenami. Piąte miejsce w meczu z Podbeskidziem zajął Jakub Bartkowski z notą 7,42. Czwarte miejsce. Damian Dąbrowski 7,59. Trzecie. Benedikt Cech, który nie dokończył tego meczu, z notą 7,85. Miejsce drugie. Kacper Kozłowski 8,42. Bardzo konkretny wynik. I miejsce pierwsze. Michał Kuchy King Kucharczyk 8,52. A propos jeszcze Benedikta Cecha, musimy się cieszyć, że ta jego kontuzja nie jest zbyt poważna i że na końcówkę sezonu wróci. Tak, to jest kluczowa postać naszej defensywy. Chociaż Mariusz Malec wczoraj pokazał się z dobrej strony. Zaliczył naprawdę solidny mecz. W Instacie zapunktował najlepiej obok tego piłkarza, który dał nam zwycięstwo, czyli Rafała Kurzawy. I był to naprawdę przyzwoity mecz w jego wykonaniu. No to teraz czas powiedzieć kilka słów na temat wczorajszego spotkania z Górnikiem Zabrze. Ile wpłynęło ankiet? Tutaj ankiet mamy mniej, bo było też mniej czasu na głosowanie, niespełna 17 godzin, ale jest ich 2140. No i jak wygląda pierwsza piątka? Miejsce piąte. Mariusz Malec, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, 7,14. Miejsce czwarte. Tutaj mamy dwóch zawodników, nota 7,69. Luis Mata i Damian Dąbrowski. Kto wyżej? Dante Stipica, 7,80. Kto wyżej? Michał Kucharczyk, 8,04. No i miejsce pierwsze. Nie mogło być inaczej. Rafał Kurzawa z notą 8,25. Brawo, bardzo dobra nota. Dziękujemy za wszystkie głosy, dziękujemy za wszystkie ankiety i prosimy o kolejne na pogońsport.net.pl zaraz po najbliższym meczu ze Stalą Mielec. A ten mecz w niedzielę, o tym meczu jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy, a teraz musimy już zdradzić, jakich to dzisiaj mamy gości, bo gości mamy znamienitych, gości idealnych na 73. urodziny szczecińskiej Pogoni. Pierwszym naszym gościem będzie oczywiście legenda Dumy Pomorza, słynny Waldano, Marek Leśniak. Wow. A kto potem? A zaraz po nim były piłkarz, kierownik drużyny, dyrektor klubu Andrzej Rynkiewicz. Człowiek instytucja, człowiek historia, który może nam opowiedzieć naprawdę wiele, wiele ciekawych anegdot i historii dotyczących Dumy Pomorza. Zostańcie z nami, zostańcie z audycją Pogoń FM w drodze do Europy. Pogoń FM w drodze do Europy. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Nasz cykl Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dzisiaj prawdziwa legenda naszego klubu, prawdziwa legenda Pogoni Szczecin w dniu urodzin Pogoni Szczecin. Razem z nami Marek Leśniak. Dzień dobry, panie Marku. Kłaniam się i pozdrawiam wszystkich sympatyków Pogoni Szczecin. Panie Marku, proszę powiedzieć, co pan aktualnie porabia, jak pan żyje w tych ciężkich, pandemicznych czasach? Co? Żyję tak, jak można powiedzieć, 90% ludzi, czy w Polsce, czy tutaj, gdzie mieszkam, w Niemczech. Nie jest za wesoło, ale musimy jakoś dawać sobie radę. Można powiedzieć, zakaz wychodzenia z sklepu pozamykany, ale przynajmniej człowiek nie wydaje pieniędzy. Panie Marku, czy przy piłce jeszcze pan coś robi, czy to już zeszło na dalszy plan? Nie, to w tej chwili można powiedzieć, to już zeszło na dalszy plan. Człowiek ma 57 lat. Powoli można oglądać sobie tylko w telewizji i wspominać stare czasy od 1.7. Będę prowadził jeszcze jeden zespół juniorów do 18 lat, który gra, jakby to powiedzieć, w drugiej lidze niemieckiej juniorów i to jest chyba na zakończenie mojej kariery trenerskiej dobry zespół i mi się wydaje, że poprowadzi
była tylko rok, dwa lata i wtedy się skończy wszystko z piłką. Mówimy o karierze trenerskiej, a przed nią była kariera piłkarska, bogata kariera piłkarska. Jak pan wspomina ten czas spędzony w Szczecinie, rozwój w Pogoni? Można powiedzieć, że powoli się to wszystko zaciera, bo można powiedzieć, że to było 25, prawie 30 lat temu, gdy zaczynałem karierę piłkarską. Najpierw to może Aninie Nowogard i później, można powiedzieć, wszystko potoczyło się bardzo szybko w Pogoni Szczecin. Tego klubu, tego miasta, chociaż jestem, może powiedzieć, co roku, raz, dwa razy w roku jestem w Szczecinie. Tego klubu, tego miasta, kibiców tamtych, można powiedzieć, tamtych, co przychodzili w tamtych czasach na stadion po 25, po 30 tysięcy i tych teraz, co przychodzą, może troszeczkę mniej, ale na pewno są tak samo wierni jak tamci. Tego człowiek nigdy nie zapomni. Zawsze ten klub, zawsze to miasto zostanie w moim sercu. Panie Marku, a utrzymuje pan kontakt jeszcze z piłkarzami, którzy grali razem z panem w latach 80? Można powiedzieć, że minęło bardzo, bardzo dużo czasu. Jeszcze kiedyś miałem kontakt ze świętej pamięci Markiem Ostrowskim. Miałem kontakt z Adamem Kęsem, z Januszem Makowskim, ale prędzej czy później zacierają się te ślady. Człowiek ma rodzinę, człowiek się rozjeżdża i mi się wydaje, że jest to bieg czasu. Jeżelibyśmy mieszkali blisko siebie, może człowiek by się jakoś spotykał na stadionie w Szczecinie. A tak to byliśmy porozrzuceni, można powiedzieć, po całej Europie i tak jak mówię, te ślady się zacierają. Adam Kęsy kiedyś mnie odwiedził, Janusz Makowski kiedyś mnie odwiedził w Niemczech. Ale to tyle, ale to już było bardzo, bardzo dawno temu. W tej chwili można powiedzieć, nie mam kontaktu z żadnym piłkarzem. Jeszcze niedawno, kilka lat temu rozmawiałem z Mariuszem Kurasem, gdy był trenerem, ale można powiedzieć, że w tej chwili nie. Trenował pan w Pogoni Szczecin w czasach, w które trudno uwierzyć naszym młodym słuchaczom. Nie było wtedy internetu, nie było wtedy stacji telewizyjnych. Jak wy wtedy żyliście? Byliście królami Szczecina jako piłkarze Pogoni Szczecin, jak pan wspomina? No, jeżeli na stadionie siedziało po 30 tysięcy, 25 tysięcy ludzi, to stadion czasami wykopiony do starego miejsca, może nawet ludzie siedzieli na bieżni, czy oglądali za potłuszczu. Przeżyłem jeden mecz, można powiedzieć, ze Śląskiem Wrocław, gdzie kibice siedzieli na Jupiterach, na tych, to można powiedzieć, nie byliśmy królami, ja byłem wtedy, miałem 17 czy 18 lat, ja może byłem pupilem młodzieży w Szczecinie, tych wszystkich młodzieniaszków, z którymi się wychowałem tam w Szczecinie, gdy zmieniłem klub i poszedłem do szkoły do Szczecina, zanim grałem, kolegowałem się, można powiedzieć, z kibicami z Mydna, z sektoru na dużej trybunie, bo kiedyś klub sektor był na dużej trybunie, prawie wszystkich ich znałem. Poruszałem się w Szczecinie jak po swoim mieszkaniu. Można powiedzieć, prawie wszyscy mnie znali. Człowiek był jakoś rozpoznawany, sprawiało to satysfakcję, ale mi się wydaje, że to każdy z piłkarzy Pogoni wtedy był na oczach wszystkich mieszkańców Szczecina i nie tylko, bo wtedy bardzo dużo ludzi przyjeżdżało z Goloniowa, z Nowogardu, z Kamienia Pomorskiego, z Gryfic, ze Świnoujścia też znałem kilku kibiców. Były fajne czasy i na pewno troszeczkę było inaczej niż teraz. Panie Marku, bo pan nie był panem Markiem Leśniakiem, pan nie był Markiem Leśniakiem, tylko pan był Waldano. Jak powstała ta ksywa, jak powstał ten pseudonim? Chyba Mistrzostwa Świata w 86 w Meksyku, gdzie ten argentyński piłkarz z jedenastką strzelał tam po lewej stronie razem z Maradoną. Kiedyś na treningu padło to słowo, kto to powiedział, czy ja, czy Kazio Sokołowski, czy Sokołowski, w tej chwili nie pamiętam. No i powiedziałem, no, strzeliłem bramkę jak kiedyś Waldano. I od tamtej pory ta ksywa została ten pseudonim. Wiem nawet, że wisiały flagi w Pogoni, gdzie były napisy Waldano i mi się wydaje, że z tego bardzo się cieszyłem i do tej pory się cieszę, nie? Bo wszyscy byli lubiani, ale nie dużo piłkarzy w Szczecinie miało później taki status jak ja nie. Panie Marku, nasza audycja nazywa się Pogoń FM w drodze do Europy. W tej Europie Pogoni wiele lat nie było, ale jeszcze starsi kibice z rozrzewnieniem wspominają te czasy, gdy pan
wraz z Pogonią w tych pucharach grał. Jak pan wspomina te mecze? Całkiem inaczej, bo się te mecze, można powiedzieć, może nie ten drugi z Weroną, bo oni byli lepsi, ale na pewno te mecze pierwsze, gdzie wywalczyliśmy trzecie miejsce chyba, czy wicemistrza Polski, gdzie graliśmy ze FC Köln. Na pewno ta drużyna na tamte czasy mogła ograć w FC Köln. Przegraliśmy w Köln 2-1, u siebie przy stanie 0-0. Nie wykorzystaliśmy rzutu karnego, pierwszy strzelił Adam Kęsy, później przy stanie 0-1, drugi karny mogłem wyrównać, strzelałem ja, 18 lat. Schumacher obronił, może jakby wpadło wtedy 1-1, moglibyśmy doprowadzić do dogrywki, ale ten zespół wtedy na pewno był najlepszym zespołem, jaki Pogoń miała, chociaż w tej chwili oglądam urywki, bo całych meczów Pogoni nie oglądam, można powiedzieć, ale urywki, bramki, które strzelają zawodnicy, którzy grają teraz. I mi się wydaje, że wreszcie Szczecin, wreszcie kibice doczekali się drużyny, którą można się w Polsce pochwalić, a czy będzie można się pochwalić w Europie. To się okaże, zostało jeszcze kilka kolejek, mają może, chyba 7 punktów przewagi. I mi się wydaje, że powinni utrzymać drugie albo trzecie miejsce i w tych pucharach, od eliminacjach do pucharów zagrać. Panie Marku, a jeszcze takie pytanie. Jak pan widzi tą obecną Pogoń? Ona rozwija się według pana prawidłowo? I dodam jeszcze jedno pytanie. Czy na miejscu Kacpra Kozłowskiego, który jest takim diamentem, talentem, aktualnie okrzykniętym ze Szczecina, wyjeżdżałby pan jak najszybciej, czy jeszcze został sezon w Szczecinie? Można powiedzieć, ja miałem wtedy okazję wyjechać. Wyjechałem, tylko ja miałem wtedy 24 lata, były całkiem inne czasy. Ten chłopak ma 17 lat, zadebiutował w reprezentacji Polski. Jest tym zawodnikiem, który chyba najszybciej może z Pogoni wyjechać, jeżeli będzie się dalej rozwijał, ale rok czy dwa lata mógłby jeszcze pograć. Na pewno w tych eliminacjach, czy jeżeli przejdą w pucharach, ale znam dzisiejsze czasy, jeżeli przyjdzie jakiś klub, nie mówię o polskich klubach, bo do żadnego klubu ja na jego miejscu ze Szczecina, tylko te czasy się zmienią, ze Szczecina do żadnego innego klubu w Polsce bym nie szedł, chociaż wtedy to jest Legia Warszawa ciągle mnie chciała, czy Górnik Zabrze. W Górniku prawie wylądowałem. Legia, wiadomo, do wojska 3 lata czy 4 lata mnie ścigali, żeby mnie zabrać. Jeżeli miałbym gdzieś iść, to za granicę, nie do jakiegoś dobrego klubu, ale mi się daje 17 lat czy 18, będę grał w podstawowym składzie, to jest pytanie. Jeżeli ktoś nie gra rok, dwa czy trzy, gdzieś przepada, bardzo dużo młodych Polaków wyjechało i praktycznie on z nic nie słychać, nie? A jak klub pan ocenia, to jeszcze jedno pytanie, jak Pogoń się rozwija? Grają piłkę, można powiedzieć, czytam komentarze, niektórzy mówią, że gra Pogoń, jest gra defensywna i gra z kontry. Ja uważam, że trener Runajs poukładał tak zespół, że można powiedzieć, oprócz tego meczu z Legią, gdzie stracili tą bramkę na samym początku, można powiedzieć, na pewno tego meczu też by nie przegrali, żeby nie stracili tej pierwszej, w trzeciej czy w czwartej minucie już, ale stoją bardzo dobrze z tyłu, mają to wszystko poukładane. Nie wiem, na którym miejscu jesteśmy pod względem straconych bramek w naszej ekstraklasie, ale my tracimy bardzo mało bramek, tylko że mało też strzelamy, nie? To jest też prawda, ale jeżeli drużyna jest w stanie wygrywać 1-0 czy 2-0, jak teraz w Podbeskidziu, to trzeba się tylko z tego cieszyć. Wiadomo, że bramkarz jest, można powiedzieć, w Pogoni rewelacyjny. Chyba nie ma lepszego w ekstraklasie niż ten bramkarz Pogoni. Jest Kowalczyk, który gra moim zdaniem bardzo dobrze. Teraz Kucharczyk dochodzi może do tej formy, którą kiedyś miał. Też go spisali na straty. I mi się wydaje, że zespół się rozwija, ale rozwija się tylko dlatego, że trener w tej chwili w Szczecinie, nie wiem, on już jest od 4 lat, czy od 3, nie był chyba poddawany do żadnej dyskusji, chociaż przegrali 2 czy 3 mecze, nie pisano, że trenera trzeba zmienić, ma spokój, ma swoją wizję zespołu i mi się wydaje, że 2-3 lata i widać efekty. Nie? Oj, przydałby się do ataku Marek Leśniak w szczecińskiej Pogoni w roku 2021. Panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy, że znalazł dla nas pan chwilkę czasu. Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Ciarki miałem przez całą rozmowę, bo przypominały mi się te niesamowite lata 80. Lata bez telefonów komórkowych. Były ciekawe lata.
były ciekawe lata. Na sam koniec chciałem pozdrowić wszystkich tych moich dawnych kibiców, można powiedzieć teraz, że po 50-70, niektórzy jak żyją 80 lat, na pewno są też młodsi, około 40 lat, ale jak zaczynałem, mieli wtedy 10, nie wiem, czy jeszcze pamiętają. Serdecznie pozdrawiam tych wszystkich aktualnych kibiców Pogoni. Mi się wydaje, że jeżeli stadion będzie wykończony i te czasy się troszeczkę zmienią, na pewno w Szczecinie kilka razy ten stadion będzie wykupiony do ostatniego miejsca. Jeżeli drużyna będzie dobrze grała, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich kibiców i również piłkarzy, którzy reprezentują nasze barwy. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy, panie Marku. Dla nas była to prawdziwa i ogromna przyjemność. Dziękujemy, do usłyszenia. Kłaniam się, do widzenia. Gość w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Czas na rozmowę z gościem w audycji Pogoń FM w drodze do Europy, a jest dzisiaj z nami pan Andrzej Rynkiewicz, były zawodnik, były kierownik drużyny, były dyrektor klubu. No tak naprawdę przy okazji urodzin naszej Dumy Pomorza ciężko znaleźć osobę z tak dużą wiedzą jak pan Andrzej. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór, witam. Panie Andrzeju, czy dziś z perspektywy czasu może pan powiedzieć, że całe pana życie to granatowo-bordowi? No w jakimś sensie tak. No, miałem taki epizod, gdzie byłem stypendystą Stoczni Warskiego i grałem w Stali Stocznia. Co zapisałem się też tam złotymi zgłoskami, tak nawiasem mówiąc, ale generalnie całe moje życie, czyli trampkarze, juniorzy, seniorzy i potem kierownik drużyny, jeszcze kierownikiem sekcji piłki nożnej, także byłem dyrektorem klubu, to rzeczywiście to bardzo granatowe. Tym bardziej, że jestem rówieśnikiem, jak wiadomo, tej Pogoni. Tak, ten sam rocznik, więc tutaj duże słowa uznania, bo trzyma się pan i jest pan cały czas w bardzo dobrej formie, jak widzimy. Panie Andrzeju, Pogoń w latach 60. Jaka to była Pogoń? Jak w ogóle wyglądała organizacja tego klubu? Bardzo mało ludzi pracowało zawodowo, większość to byli społecznicy, ale wszyscy byli regionalnie, uczuciowo, sportowo związani z Pogonią. Tam nie było obcych ludzi, tam byli wszyscy sami swoi, że tak powiem. A jak wyglądała drużyna? Byli piłkarze z Polski, czy tylko tutaj regionalnie? Trzeba wrócić do historii, że w słynny rok 57, kiedy kupiono praktycznie całą drużynę, poza Waldkiem Kaszubskim, to nie było nikogo. I ta drużyna awansowała do pierwszej, zaraz do pierwszej, czy ekstraklasy, teraz ciągle się mówię, czyli do pierwszej ligi awansowała. Najwyższej klasy rozrywkowej. Najwyższej klasy rozrywkowej, tak to będzie lepiej powiedziane, że tam nie było swoich praktycznie. My poza Waldkiem Kaszubskim, który w dodatku jeszcze ciężko zachorował, świętej pamięci Waldek, dostał gruźlicę i też nie grał. I jeszcze pokazał się taki zawodniczek na bramce, Wojtek Frączczak, który zagrał jeden mecz. Jeden mecz był akurat Lutek Konarski, słynny Lutek. Też już nie żyje od świętej pamięci, to Lutek miał kontuzję i on zagrał w Wałbrzychu. Wtedy chcieli, Wojtek opowiadał, chcieli go kupić do Wałbrzycha, no ale oczywiście Wojtek został i całe życie poświęcił Pogoni. A jak pan wspomina tą szatnię, do której wchodził pan jako junior? Oj, z wielką dumą przede wszystkim, ale jednocześnie z wielkim respektem. Tam wtedy się wchodziło do szatni, no i wszyscy byli panowie. No ja byłem tam synkiem, że tak powiem, młody. Oczywiście tam już Zenek Kasztelny się pokazał, ale w tym, jak ja wchodziłem już do pierwszej drużyny, to Zenek poszedł do wojska. Więc tam byli wszystko stary panowie i pamiętam, że tylko przed debiutem sobie w Ekstraklasie, to podszedł do mnie Marian Kielec, klepnął mnie, jestem Marian, Andrzej, na boisku jestem Marian. Natomiast 4 dni wcześniej, bo to też taki epizod, muszę się pochwalić, bo debiutowałem w zawodach międzynarodowych, graliśmy z Dynamo Drezno i też strzeliłem bramkę w debiucie w Dynamo Drezno, zresztą z podania Mariana, ale tam jeszcze do wszystkich byłem per pan. Jeszcze per pan, czyli dziękował mu pan jako pan. Jako pan, tak. Panie Andrzeju, a dzisiaj tak jak wiemy, zupełnie inaczej wygląda wprowadzanie młodych piłkarzy. Pan wtedy, tak jak pan już powiedział, czuł respekt, a było widać taką wyższość tych starszych piłkarzy nad tymi młodszymi? To zależy od osobowości. Bo w latach 90. mówiło się, tak, że jest ciężko wejść młodemu zawodnikowi. A jak to było jeszcze wcześniej? Dlaczego akurat do tych 90. byłem, bo byłem szefem klubu. Mhm. Tak było? No, często mówiło się gdzieś o jakiejś fali nawet, gdzieś o jakichś zadaniach wykonywanych przez młodych. Znaczy, jest tak, że był tak zwany chrzest, pierwszy obóz. Pierwszy obóz pojechałem, 17 lat. Chudzinka byłem taki, że jak ten chrzest polegał na tym, że się w pośladek biło, nikt nie wie było kto, no to ja dostałem tam 4-5 pośladek, koniec, bo tam nie było w co bić, że tak powiem, byłem taki, ale ci potężniejsi dostawali. Ale to było w sumie na zasadzie takiej, no żeby coś się, nie wiem, tradycje jakieś, bo potem od tego już odstąpiono, już pamiętam później, już to się nie odbywało. Zresztą
jeszcze wracając do tego chrztu, to sobie proszę wyobrazić, jak ten chrzest musiał wyglądać u siatkarzy albo u piłkarzy ręcznych, którzy uderzenie mieli nieprawdopodobne. Więc to zależy od osobowości. Wielu taką z tym sympatią, jakoś tak, szczególnie jak wychowanki. Ja byłem wychowanką, to byłem zawsze pod jakąś taką opieką. Pamiętam, jak mnie tak na obozie zimowym Gasz, taki był zawodnik Gasz, przyszedł ze Śląska, jeszcze świetny piłkarz, zaatakował mnie bardzo brzydko, tak skoczyli do niego Marian Kielec, to myślałem, że go pobije, że tam będzie bójka o mnie. Jak ty tu naszego wychowanka? Więc ci tacy wychowankowie to byli rzeczywiście za tą młodzieżą i tak bardzo sympatycznie przyjmowali. Ci starci, nie, taki dystans był. Ale generalnie było takie przyzwolenie. W debiucie to wszyscy mi klepali, Andrzej, chodź spokojnie i tak dalej. No i zresztą udało się strzelić bramkę, co nie jest bez znaczenia. Z podania Krzysztolika, a Jurka, to dzisiaj to pamiętam, jak mi podał z lewej strony. A jak wyglądało miasto? Miasto żyło meczami Pogoni wtedy? Od rana miasto żyło. Teraz się to prawda też zauważa, bo widzimy na taksówkach, szczególnie na taksówkach, ale tak, to był klub Szczecinian i nie tylko, to był klub regionu. Proszę sobie panowie nie pamiętacie, ale ja pamiętam, że na mecze Pogoni przyjeżdżało się z całego województwa i spoza województwa przyjeżdżało tokary. Przyjeżdżał to kary z kibicami, więc to był taki klub, no, Duma Pomorza, czy Portowcy, to wszyscy się utożsamili. Poza tym trzeba pamiętać, że to był klub największego zakładu poza stocznią, to jednak zarządu portu, to była olbrzymia firma, tak jak i stocznia później i wtedy także, więc to ludzie się utożsamiali bardzo, bardzo z tym klubem. To było czuć i naprawdę to... Zresztą większość tych tak zwanych, bo ja to uważam, no to chociaż... Trochę się zdewoluowało to powiedzenie działaczy, to właśnie to byli lub aktualni pracownicy zarządu portu Szczecin Świnoujście. Zresztą nawiasem mówiąc, wszyscy piłkarze też byliśmy potem na etatach zarządu portu Szczecin Świnoujście. No i co ważne, na stadionie nie było żadnych płotów, a po drugie wokół stadionu była bieżnia. Tak, bo to był stadion lekkoatletyczny, że tam byłem na takich zawodach, gdzie Baran pobił rekord Polski na 100 metrów, bo się żyło. Ja zresztą mieszkałem na Gorkiego blisko, więc tam ten klub to był taki mocno miejsko-rodzinny. Zresztą nie wiem, czy państwo pamiętacie, że przecież małżeństwo nawet powstało, lekkoatletka się ożeniła z piłkarzem i tam wszyscy żyliśmy. Tam była taka, już nikt nie pamięta, tak, że była takie boisko do piłki ręcznej, do siatkówki. I tam trenowali siatkarze, też słynni, Szołomickimi, przecież to kiedyś to naprawdę Cieniuchami. Ach, no to wielka też firma. I piłkarze ręczni trenowali na takim z mączki czerwonej korcie, takim w głębieniu, który już nie ma niestety. I tam od rana do wieczora coś się działo. Tam zawsze ktoś trenował. Indywidualne treningi piłkarze, już siatkarze, piłkarze. No, tam cały lekkoatleci bez przerwy coś tam. Tam cały czas obieg żył. Tak, to taki z taką wielką estymą, może przez to, że już mam tyle lat, ale z wielką estymą i sympatią wspominam tamten okres. To były naprawdę piękne czasy i tak to był klub szczeciński. Na pewno z krwi i kości. No. Andrzej Rynkiewicz, człowiek całe życie związany z Pogonią, były piłkarz, kierownik i dyrektor Pogoni jest naszym gościem. Do rozmowy wrócimy po chwili muzyki. Pogoń FM. W drodze do Europy. W radiu Super FM. Super FM. Andrzej Rynkiewicz, cały czas w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Były piłkarz, były kierownik i dyrektor Morskiego Klubu Sportowego Pogoń. Panie Andrzeju, klubu, który kiedyś był klubem wielosekcyjnym, no i miał mnóstwo trofeów na koncie. Tak, bardzo dużo. Znaczy w tej chwili, jak się tak ciągle mówi o Pogoni, to jakby moim zdaniem lekko w cieniu jest piłka ręczna. Proszę sobie wyobrazić, że piłkarki, trzykrotnie Mistrzostwo Polski, dwukrotnie Wicemistrzostwo Polski, trzykrotnie brązowy medal i dwa razy Puchar Polski. A piłkarze ręczni, co prawda dopiero jak ja byłem dyrektorem, udało się zdobyć trzecie miejsce, graliśmy w pucharach, ale wcześniej mieli Janusza Brzozowskiego. A Janusz Brzozowski był medalistą nie tylko olimpijskim, ale także mistrzem świata. Jakby to umyka. Byli siatkarze, gdzie Szołomicki został uznany kiedyś na Mistrzostwach Europy VIP. To tak jak ostatnio, kto tam nazywał, przecież też wybitni siatkarze, a on został na Mistrzostwach Europy. Bartosz Kurek. No chociażby Bartosz Kurek w ostatnich mistrzostwach. Przecież byli katleci z Maniakiem. Najszybszym Europejczykiem w Tokio, no i srebrnym medalistą olimpijskim na tejże olimpiadzie. Byli koszykarze, którzy też zdobyli puchar i też mieli wspaniałe mecze z Waniorkiem, Balczewskim, Czerwińskim. No przecież to były też postacie naprawdę wybite. Zresztą mówiąc o tych innych sekcjach, to jak ja byłem szefem klubu, to przecież naprawdę ciężko było zaplanować, bo przez za mojej kadencji też zdobyliśmy mistrzostwo i puchar z Januszem Brzozowskim, nawiasem mówiąc puchar Polski, co Kubo Zaleski w świętej pamięci mistrzostwo Polski. I ja musiałem mocno gimnastykować się, żeby synchronizować mecze wszystkich sekcji. Bo koszykarze walczyli o awans, wszystko w jednej hali i piłkarze.
I tak starałem się ułożyć ten, że po meczu piłki nożnej była przerwa i większość szła, dlatego zawsze szła na halę i tam zawsze czy na koszykarzy, czy na piłkarzy ręcznych, czy na piłkarki ręcznych była pełna hala, bo przychodzili kibice. Zresztą te przyjaźnie takie wśród klubów było bardzo, myśmy na przykład byli bardzo z trenerem Zenkiem Łakowym. Niestety znowu świętej pamięci muszę powtarzać, młody człowiek, młodszy ode mnie sporo i Zenek Łakomy, jak zdobył mistrzostwo, to myśmy takie zrobili na cześć tej drużyny taką kolację z tortem, tam, no i taka integracyjna, wspaniała impreza. No, takie, no, nie wiem, czy to się gdziekolwiek spotykane, może dlatego, że na wielką komercję w tej chwili. Jak gdyby brak ludzi generalnie swoich, to za dużo jest w tej chwili, chociażby tej piłce nożnej naszej, za dużo jest obcych i oni przychodzą tu jako zwykli robotnicy, czy zagrać i swoje, wziąć pieniądze i koniec. Przychodzą tu dla pieniędzy, a nie dla barw klubowych. Chociaż teraz z przyjemnością patrzę, że trochę młodych zawodników wchodzi, już naszych tu szczecińskich. Powtarza się lata 60., że po tym naszym wicemistrzostwie Polski to nas przecież i Jadczak, i Malinowski, Kasztelan, i ja, i Tuszyński. Myśmy grali w Ekstraklasie. Aż pięciu, prawda, z jednej grupy rocznikowej. Czy później Wolski, Czepan świętej pamięci, Andrzej Woronko, prawda? Kto tam jeszcze? Kozłowski, Zbyszek, też świętej pamięci, Boże, aż już mi się przykro robi, jak ciągle sobie przypominam te nazwiska. No to one, to były tak, dwa takie rzuty tej młodzieży. Teraz też wygląda na to, że w tej chwili, tak powiem, z boku patrzę na to z przyjemnością, że coś się dzieje. No ale nadal jestem najmłodszym strzelcem debiutantem w Ekstraklasie. A minęło już od 66 roku, jak łatwo policzyć, 50, ile lat? 55. 5, tak, dokładnie. No to co, tak. Co jest, to nieprawdopodobne, prawda? A jeszcze pamiętam niedawno Darka Damczuka prosiłem, mówię, zróbcie jakieś, jak będzie karny, to wpuśćcie Kozłowskiego, bo wielki talent, niech on strzeli i wreszcie, żebym sobie spokojnie już czekał na emeryturę. Tak ciągle z napięciem czekam, czy jakiś debiutant wreszcie debiuta. Chodzi o to, że pierwszy raz w Ekstraklasie co wystrzelił. Ale jakoś to nie jest. No tak, teraz w Pogoni te roczniki, powiedzmy 2001-2003, bardzo uzdolnione. Jak panu ta obecna Pogoń się teraz podoba pod wodzą Jarosława Mroczka, Darka Adamczuka? To jest klub, który rozwija się w prawidłowym kierunku? Znaczy i tak i nie. No, mam swoje takie różne uwagi, ale jest mi bardzo niezręcznie, bo sam byłem szefem klubu i wiem, jakie to są różne sytuacje. Natomiast jedno co, nie podoba mi się jedna rzecz, że bierze się często zawodników na zasadzie, że jest darmowy transfer i się ich bierze. Tylko ciągle się zapomina w tym momencie, że zabiera się miejsce swojemu wychowankowi. Natomiast niezbędny Pogoniaś się prosi, przecież chyba sami panowie też, kogo w tej chwili potrzeba? Kogoś, kto by tam w polu karnym dołożył nogę. Brakuje nam prawdziwego napastnika. Tak jak to Legia zrobiła, prawda, czy jak ma Lech Poznań. A myśmy niestety sprzedali do Stanów Zjednoczonych zawodnika, który około wielkie nadziei i wcześniej jeszcze Robak, prawda, czyli a wzięto na przykład, miał całej sympatii do ostatniego zakupu. Znaczy nie zakupu, wzięcie darmo, ale w tym momencie któryś z pomocników nie grał. Już w ostatnim meczu nie grał nasz nowy nabytek, prawda? Tak, zaczynał na ławce. Na ławce, no ale weźli swoi, co? Na wyjeździe? Czyli... No, ale generalnie prowadzenie klubu to jest bardzo złożona sprawa. Ja zdaję sobie sprawę z tym, że no, ja byłem Pogoniarz z krwi, kości i pasjonat. No. Troszeczkę to inaczej patrzyłem. Dla mnie to była pasja i przez inny pryzmat. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że jak od nas zawodnicy kiedykolwiek wyjeżdżali, niektórzy w ogóle nie wyjechali, tak jak Marian Kielec nigdy nie odszedł z Pogonia. Miał propozycje nieprawdopodobne. Czy Zenek Kasztelan na siłę do Bydgoszczy, a potem go szybko ściągnięto, żeby powrócił? Czy Waldek Forowicz, czy Jurek, czy nikt nie wyjeżdżał? Natomiast już za mojej kadencji później wyjeżdżali, ale kiedy? Kiedyś już kończyli karierę, żeby zarobili. Kiedyś Mariusz Kuras wyjechał tylko po to, żeby zarobić pieniądze do Izraela. Tak samo Dymek wyjechał na rok, ale zarobił 100 tysięcy dolarów. No tak, taki układ był. No to, a myśmy spadli z ligi, to ja jeszcze mówiłem, odchodzę, mówię, niech sobie Dymek odejdzie, dostanie mi pieniądze, a on wróci po awansie, bo przecież jeżeli mamy awansować, to nie może decydować o tym jeden zawodnik. To musi wejść drużyna silna. I tak się zresztą stało. Dymek wrócił, zarobił swoje pieniądze. Czy w końcówce też pojechał Leszek Wolski na chwilę. Andrzej Woronko, ale to wszystko było Leszek Wolski. Też to wszystko chwilowe, takie już na koniec kariery. Natomiast teraz sprzedaje się w kwiecie wieku. Ja już drżę, że Kozłowski nie pogra u nas więcej niż jeszcze pół roku, rok. Że te powołanie do kadry, no takie powiedzmy sobie, no takie sobie, mimo że jest wielkim talentem, ale powołanie go i wpuszczenie na kilka minut,
było potrzebne tylko po jeden sposób, po to, żeby go potem dobrze sprzedać. Co pan mówił piłkarzom? Jak pan ich zachęcał do tego, żeby przyszli grać do Szczecina, do Pogoni? Bo przecież Pogoń nie była najbogatszym klubem. Oczywiście kibice to jedno, fajne miasto do życia to drugie, ale jakie pan miał sposoby na to, aby przekonać piłkarzy do przyjechania do Szczecina i grania w Pogoni? Trudno powiedzieć, rzeczywiście, bo za mojej kadencji ja ściągałem jako młodego Mariusza Kurasa. Do Mariusza Kurasa jeździłem w stanie wojennym. No, przypadłem do gustu jakoś chyba. Przede wszystkim ja zaczynałem taką jedną rzecz, że poza rozmową z zawodnikami szedłem do trenera, który go wychowywał. Czy rozmawiałem z trenerem Dymkowskiego, dlatego taki byłem mądry, że po 20 minutach, po kilku zagraniach potwierdziło się to, co mi trener, jego wychowawca powiedział, dlatego już po 20 minutach ja go biorę. To jest ewenement, 20 minut go, oczywiście wcześniej miał CV odpowiednio, bo tam strzelał bramki. Mariusza Kurasa też tam taki był w Rakowie trener, uciekł mi w tej chwili, taki wychowawca wielu młodych zawodników. Teraz z nim porozmawiałem, czy go warto brać, jaka to osobowość i tak dalej. I najczęściej ci trenerzy mówili o tym dosyć szczerze. No i potem rozmowa oczywiście z rodzicami, tak samo, bardzo ważna. No i wreszcie z zawodnikami, który był, bo ja generalnie sprowadzałem zawodników młodych. Ja rzadko się zdarzało, chociaż było taki numer, że powiedzmy, jeżeli chodzi o Zarki Gdynia, dwóch zawodników, że ściągałem. Miciński, Faltyński. Miciński, Faltyński. To ja jeździłem za nimi i ten szef Arki mnie prosił, żeby ich wziąć do Pogoni, bo tam się rozpadały i potrzebowali pieniądze. Jeździłem za Miecińskim, jeździłem, a nagle mi się ciągnął, za każdym meczem, co go oglądałem, to pokazał mi się Faltyński, to wreszcie ich dwóch ściągnąłem. Bo musiałem coś zrobić, bo wiadomo było, że Darek Adamczuk dostał zgodę, że po olimpiadzie ma odejść, to trzeba było to pouzupełniać. I natychmiast przyszło takich dwóch zawodników. No i jeszcze oczywiście mama do mnie, osobiście do mnie zadzwoniła mama Marcina Kaczmarka. Powiedziała pani, że niech pan zabierze z Telechi, bo tam się bardzo źle działo. I wziąłem jeszcze Marcina Kaczmarka, to od takich trzech. I taka ciekawostka jeszcze powiem, bo to już, to kto pamięta i w ogóle, nie bardzo każdy kto wiedział, wtedy Broniszewski prowadził reprezentację młodzieżową. No ja go poprosiłem, żeby ich wszystkich wziął i tam pojechał. I Olek Moskalewicz, i Marcin Kaczmarek, i Niciński, i Radek Majdan, jeszcze kogoś, a Rafał Piotrowski. Więc tam w pewnym momencie miałem kilku zawodników, bo chciałem zobaczyć, jak oni ze sobą będą współżyć i to jeszcze przed transferem Nicińskiego. Już pojechaliśmy, zresztą pojechałem do Hiszpanii, także no, byłem wtedy we władzach PZPN-u, to jak gdyby z racji tej pojechałem na ten mecz. No to te przekonania osobiste, no wie pan, no to trzeba coś sobie mieć, żeby porozmawiać, chyba tak mi się wydaje. No. Bo wtedy nie były to pieniądze. No, nie były to pieniądze. Teraz to jest proste. Kładzie na pewno pan Broczek, proszę, taką masz kasę, przychodzisz do nas. Ale ja takich nie miałem możliwości. O jakich pieniądzach można było mówić tak na początku tych lat 90. powiedzmy, w przypadku piłkarzy młodych, którzy wchodzili do zespołu? Znaczy była już denominacja, już nie pamiętam tych wszystkich, ale to były, właściwie oni przychodzili, że sam fakt, że przychodzą do Pogoni, że przychodzi do niego szef klubu, go prosi, tak bardziej to wyglądało chyba tak. Nie były takie wielkie pieniądze. Nie? A wielu zawodników pozyskiwaliśmy z okręgu za darmo. Raczej braliśmy ich jako 15-latka, jak Rafał Piotrowski, czy Olek Moskalewicz. No potem się okazało z Olkiem, że to nie za bardzo tak było do końca, bo kto inny podpisywał umowę. To jest historia chyba na inny temat, nie będę zawracał głowy. Chociaż to odbiło się to trochę na karierze Olka, bo myślę, że mógł zrobić większą karierę. Natomiast po zakończeniu szkoły średniej, jak się nadawali, to zostawali i za darmo. Chociaż ja tak samo jeszcze Leszek Pokładowski, myśmy tak wtedy z Jolą Kulińską, tak szefowo sekcji byli, to jeździliśmy do tych klubów i wręczaliśmy im, na przykład jak pojechaliśmy do klubu Leszka Pokładowskiego, to pełny komplet sprzętu od koszulek, getru, koszulek, dresów, kurtek dla całej jeszcze kierownictwa, drużyny i tak dalej, jakby rekompensaty i w nagrodę. Bo nie stać było nas na inne wielkości, jakieś duże pieniądze. Natomiast jedno było to, że cokolwiek obiecałem zawodnikom, czy gdziekolwiek, to zawsze to było zrealizowane. Tak jak odchodziłem z klubu, to nikomu nie byłem winny złotówki. I to był dla mnie priorytet. Mało tego, jeszcze miałem dużo rozwiązanych spraw finansowych, że te wszystkie legendy, jakiś Pogoń zadłużona, bo nie była Pogoń zadłużona za mojej kadencji. Wręcz przeciwnie, była na dużym plusie. Panie Andrzeju, no i w jednym z wywiadów już potem, kilkanaście lat później, powiedział pan, że pana marzeniem byłoby wszyscy piłkarze Pogoni Szczecin w tamtych czasach byli ubrani tak samo, bo jak jeździliście na choćby zawody do NRD, czy później do Niemiec, no to zazdrościliście tym Niemcom, że najmłodsi zawodnicy mają takie same dresy i taki sam ubiór jak zawodnicy pierwszej drużyny. Tak, to też, przepraszam, mówię jako ciekawostkę, bo dzisiaj młodym ludziom to się wydaje wręcz niemożliwe, bo każdy już od małego, od czwartego, piątego roku życia, od pierwszego treningu ma buty,
ma adresy, ma koszulki i wszystko. Wtedy przede wszystkim ze względu finansowych. Mhm. Ja pojechałem na taki turniej do Brandenburga. Panem Florianem Kirgierem miał tam duże kontakty i pojechaliśmy z reprezentacją trampkarzyków. I w finale trampkarze Pogoni, nawiasem mówiąc, tej drużynie grało dwóch moich synów, bliźniaków, przegraliśmy z Borussią Dortmund. I wszyscy potem tak siedzieliśmy w szatni i mówili, panie dyrektorze, nie można by nas tak też, bo zobaczcie. A Borussia Dortmund, te żółto czarne, dokładnie takie jak grała Bundesliga. Czy na pewno musieli to być juniorzy? No i wtedy się dogadałem, to jest taki pan Kobylański był, jego żona. Ubrałem wszystkich od najmłodszych do najstarszych. I wszyscy mieli dokładnie te same koszulki. Andrzej Rynkiewicz jest naszym gościem do rozmowy. Wrócimy za chwilę. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Wracamy do rozmowy z naszym gościem w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Jest z nami pan Andrzej Rynkiewicz, skarbnica wiedzy o Pogoni Szczecin. Panie Andrzeju, postać Floriana Krygiera, gloryfikowana dzisiaj, stawiana jako taka ikona klubu. Jak pan wspomina tego człowieka? Pierwszy kontakt z panem Florianem Krygierem miałem, gdy miał 12 lat. Przy Moście Akademickim, mało kto pamięta, było takie boisko. Idąc, już mijając Most Akademicki w kierunku Śródmieścia po prawej stronie. Tam, gdzie ogródek jordanowski w tej chwili. Tak. Mhm. Tam było duże boisko. Może nie pełnowymiarowe, ale duże. I tam się popołudniami spotykała młodzież. No i tam wykało się 10-20, to wybrali kapitanów i każdy kapitan brał po kolei jednego. Komuś brakowało, to choć mały, choć tam. No i ten mały, to ja byłem kiedyś tam wszedłem. Potem już byłem wybierany jako drugi, jako trzeci, tak nawiasem mówiąc. I tam pan Florenger zobaczył mnie i mówi, nie chciałbyś grać w Pogoni? Ja mówię, no z chęcią, dlaczego nie? No i zgłosiłem się na trening, wszedłem do szatni, a tam tu wszystko, jakieś cwaniaczki, tego. Ja tak siedziałem jak myszka, to tak ja mówię, a po co mi to? I machnąłem ręką i już na drugi trening nie przyszedłem. Ale pan Florenger Krygier był bardzo konsekwentny w wyłapywaniu tych młodych talentów, bo organizował mistrzostwa Szczecina, szkół podstawowych, co potem przekształcił to mini igrzyska, prawda, te słynne swoje. To było taki, mówimy w tej chwili o 63 roku. 63, proszę sobie wyobrazić. A ja sam później w tym mini mundialu grałem w latach 90. Tak, ale to potem. To dużo tylko, później, tylko mówię, jaką to ma historię. I potem on z tych wszystkich chłopców, których obserwował, zrobił reprezentację. I proszę sobie wyobrazić, co dzisiaj jest nie do pomyślenia. Reprezentacja tych szkół zagrała z pierwszą drużyną trampkarzy Pogoni na głównej płycie przed meczem Ekstraklasy, czyli wtedy pierwszej ligi. No i wtedy, jak ja strzeliłem chyba 3 bramki, pamiętam Jurek Jadczak jedną, no to jak Florian mówi, to co, teraz będzie chciał przychodzić? Ale jak ja już wszedłem do szatni, też byłem inaczej traktowany. I co mnie zawsze ujmowało pana Floriana Kirgiera, to on prowadził, ja pamiętam, że prowadził ze mną indywidualne treningi. Proszę sobie wyobrazić, 14-latkiem prowadzenie indywidualnych treningów. On to prowadził. Nie tylko oczywiście ze mną, tam jeszcze z wieloma innymi, tak wcześniej z Kasztelanem, z Rysiem Malinowskim, Jurkiem Jaczakiem, Punio Pożarowski taki był. Ci, co wybijający, się on z nami prowadził. No, nie sądzę, żeby teraz w trampkarzach to było to możliwe. I był taki bardzo ciepły człowiek, taki tata. No, ja pamiętam, że jak w finale mistrzostw Polski mistrzostw Szczecina na hali sportowej, w finale z Arkonią przewrotko strzeliłem, mając tam chyba 13-14 lat bramkę, to mnie wziął na ręce i wycałował. No to jest niespotykane. Znaczy teraz oczywiście, że koronawirus, ale wtedy to było takie nieprawdopodobne. Ale Florek zajmował się tylko do pewnego momentu, do trampkarzy. No i oczywiście bardzo dużo działał społecznie. Przez wiele, wiele lat był sekretarzem sekcji piłki nożnej. No tak, no natomiast miał jeszcze jedną wielką zaletę nieprawdopodobną. Bardzo długo żył. Mm. Żył 99 lat. No i to powoduje, rzadko spotkany. Że tak, i on aktywny do końca był zawsze pogoniarzem. Stąd chyba właśnie należy mu się ten pomnik, że powinien się tam postać. Chociaż w 95 roku na takim spotkaniu prezydenta Sochańskiego, pan prezydent Sochański w obecności kilku jeszcze osób powiedział, panie Andrzeju, na miejscu kotwicy będzie stał pański pomnik. Ale cieszę się bardzo, że godnie, bo pan Florian na pewno jest godniejszą osobą niż ja do postawienia pomnika. Chciałem zapytać jeszcze o Darka Adamczuka, bo już pan o nim wspominał, o jego sukcesach, możliwości wyjazdu za granicę. Pan jako młodego chłopaka pamięta Darka, to był już taki człowiek, który było widać, że on będzie nadawał się do gabinetów, że on ma coś więcej niż taki zwykły szary piłkarz? Nie, wręcz przeciwnie, uważam, że nie. Nigdy się tak nie, tak go nigdy nie oceniałem. Zresztą wrócił kiedyś przecież po tym jego
przyszedł do mnie do gabinetu, że chciałby grać. Wziąłem go i pamiętam, w pierwszym meczu od razu wystąpił z Legią. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, jak to było. Potem był jakiś wyjazd, doszły do mnie słuchy i trener wtedy mi zgłosił, że bardzo się źle zachował, że w drużynie coś tam zaczął, jakieś rozruby zaczął robić, więc raczej go za takiego nie uważałem. Natomiast zawsze go ceniłem, bardzo go ceniłem za nieprawdopodobną ambicję w grze i w pracy nad piłkową. Przecież porównując na przykład umiejętności Darka Adamczuka a Darka Schuberta, to przecież to była różnica klasy. A jednak karierę większą mimo wszystko zrobił Darek Adamczuk. Schubert pojechał na olimpiadę tylko dlatego, że był wielkim talentem, no i znaliśmy się z Wójcikiem, go przekonaliśmy z Jezierskim, żeby Darek pojechał, bo warto w niego inwestować, ale Darek nie zagrał nawet minuty, no, jak na pewno pamiętać. Ani w kwalifikacjach, ani tak. Natomiast Darek przez tą swoją nieprawdopodobną ambicję i taką ciężką pracę, to trzeba mu oddać, mówię, to całe. On wychodził z sercem na wierzchu. On, tak ja go zawsze tak określałem. I gdyby właśnie nie to serce na wierzchu, że wtedy z Australią w półfinale przystanie bodajże 5-0, łapie tą żółtą kartkę i wyratuje z finału, kto wie, jakby to się skończyło, czyli się z tego medalu. Bo on by tam czyścił tych Hiszpanów troszeczkę. On by tam czyścił, bo naprawdę trzeba mu oddać, że to potrafił. Natomiast wracając do pytania, nigdy nie wyobrażałem sobie, że on może być albo trenerem, albo działaczem. Przed panem rozmawialiśmy chwilę z Markiem Leśniakiem, też ikona Pogoni. A tego zawodnika jak pan pamięta? Co pan może nam o nim powiedzieć? Mareczek? No super. No. Musiałem się niego bić, żeby zabrać go z piłki ręcznej, bo talent nieprawdopodobny. W piłce ręcznej do reprezentacji polskiej juniorów powoływany, tu tych tak samo do reprezentacji juniorów powoływany, no, miał czarmujący, szelmowski uśmiech, potem wąs, no taki, można powiedzieć, tylko Hiszpan bym powiedział. Marek, no, przyniósł z piłki ręcznej do piłki nożnej umiejętność gry na spalone, bo umiał grać na linii i tak samo umiał to. Jego trudno było złapać na spalone, stąd to strzelał tyle bramek. No, fantastyczne. No, szalenie Marka zawsze lubiłem, ceniłem. No, kochany facet. Czy jesteśmy w stanie z perspektywy czasu powiedzieć, który z piłkarzy Pogoni był najwybitniejszy? Czy to jest trudne zadanie? Bardzo trudne. Natomiast ja już dawno mówię i to od lat mówię, że powinna powstać trybuna Mariana Kielce. I tu nie ma w ogóle mnie dwóch zdań. To nieprawdopodobny zawodnik. Fantastyczny. Natomiast później długo już mój Leszek Wolski, który więcej strzelił od Mariana, nawiasem mówiąc, o swojego teścia. Wiecie państwo, teścia, więcej bramek. Zenek Kasztelan, nieprawdopodobny także talent. Podkreślę jeszcze, jak Darek Schubert nie zrobił kariery, ale to, co potrafił, to naprawdę nieprawdopodobne. No, przy okazji, jak już jestem, to powiem ciekawostkę, bo rozumiem, to jest taka trochę ciekawostkowa audycja. No, anegdoty mile widziane. Pojechaliśmy do Siarki Tarnobrzeg. Oni przyjechali tam z São Paulo oglądać Kobleńskiego. No i wygraliśmy 1-0, a Darek Schubert strzelił bramkę prawą nogą. Potem przegraliśmy tu z Ruchem Chorzów i São Paulo przyjechało oglądać tego zawodnika, prawnika z Ruchu Chorzów, tego łysego... Bednarza. Wygrywamy 1-0, kto bramkę strzela? Darek Schubert. I kogo kupili? Ani tego, tylko przyjechali, zadzwonili do mnie, że chcą go kupić. Akurat ja wtedy wyjechałem, to 94 rok do Stanów Zjednoczonych, do Jurka Krzysztolika i Waldka Falbrichta. I wróciłem, już czekała na mnie moja Jola Kulińska. I pojechałem do São Paulo i od razu realizować transfer. Stąd, że już po moim odejściu z Pogoni, jeszcze za 100 tysięcy euro jeszcze wpływało za Darka Schuberta. Jeszcze 100 tysięcy dolarów za Jaskulskiego, jeszcze za Dymka 100 tysięcy, to ja tyle pieniędzy zostawiłem odchodząc z klubu, dlatego wracając do tego nawiasu, co niby klub był zadłużony. I jeszcze na ZUS byłem na bieżąco. Ach, dobra. Może temat na inną historię. Ciekawe sytuacje, tak. Myślę, że jeszcze nieraz się z panem spotkamy, skoro tyle wiadomości możemy przekazać i ciekawych anegdot. Jak byłem szczęśliwy, to znaczy, że jeszcze będę żył. A czy był, panie Andrzeju, jakiś piłkarz, który był bardzo blisko Pogoni, nie udało się i potem, że tak powiem, wypłynął na szerokie wody grając w innym klubie? Kogoś żałuje pan, że nie ściągnął albo nie postawił na swoim? Przegapiłem Rzepkę. Mhm. Taki zawodnik z Bałtyku Gdynia. I jeszcze spóźniłem się do jednego zawodnika ze Stoczniowca. Pojechałem, spotkałem się z ojcem, który nawiasem był ciężko chory i wtedy mi powiedział, ja już dałem słowo i on idzie do Ruchu Chorzów, bo tam był trener przy reprezentacji juniorów. Był trener Ruchu Chorzów, teraz się mogę sobie przypomnieć. Bardzo dobry pomocnik, szczupły taki. No uciekaj, musiałem gdzieś tam notatki zobaczyć, nie pamiętam. Tak, to mi się nie udało. Jeśli jesteśmy jeszcze przy Pogoni, tutaj już Sebastian mówił o obiekcie, który pełnił rolę stadionu lekkoatletycznego. Czy dziś ten przebudowywany obiekt podoba się panu? Jest pan zadowolony z tego, co dzieje się na stadionie? No tak, oczywiście, to jest różnica klasy. Zresztą muszę powiedzieć, że jak zostałem
szefem klubu, to pierwsze, co zrobiłem, to przesunąłem całą... Jak byłem szefem sekcji, to zlikwidowaliśmy bieżnię, a jak zostałem szefem klubu, to przesunęliśmy całą płytę boiska pod łuk, żeby jak najlepiej to zrobić. No w tej chwili tak, oczywiście, to nie ma dwóch zdań. Jak sobie przypomnę, te klepisko, Oczno-Bojsko, to było klepisko, ten słynny nasze wyklucie się wicemistrza Polski, tam treningi, to na betonie się trenowało, to było dramatyczne, nie było. A teraz baza jest rewelacyjna, tu trzeba oddać miastu, że przygotowało bazę Pogoń, a w tej chwili jedną z najlepszych baz w Polsce. No i wreszcie będzie dopełnienie, będzie stadion. Generalnie pięknie, wspaniale, że wreszcie Szczecin doczekał się tego stadionu. Przez wiele lat pełnił pan też rolę delegata w PZPN-ie. Ma pan bardzo dużo znajomości w Polsce, że tak powiem. Jak Pogoń jest odbierana w tej chwili w Polsce? Znaczy, delegatem już nie jestem, mam 70, czyli od 9 lat. Od 9 lat, bo to no, takie tu układy w Polskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Był taki pan Betnary, który tępił mnie i mojego syna. No ale tak przy okazji. Nawiasem mówiąc. Zresztą to jest głośna sprawa, mój syn wygrał proces i tak dalej. No ale już nie wróci do Ekstraklasy. Za tym wszystkim działaniami pana Przesmyckiego to stał pan Betnarek. I Pogoń była generalnie postrzegana bardzo sympatycznie. Zresztą ja pamiętam pierwsze wybory w 90 roku, wtedy, kiedy pan Kazimierz Górski został prezesem, no to ja dostałem jeden z największej ilości głosów. Nie byłem jeszcze zdany, znaczy byłem jako kierownik sekcji, to mnie znane, znaczy byłem w środowisku zdany, miałem bardzo dobrą opinię, ale Pogoń decydowała. Kiedy nie tyle Rynkiewicz decydował, tylko Pogoń, że Pogoń to jest Pogoń i byłem, dlatego byłem przez dwie kadencje, przez 10 lat byłem w zarządzie Polskiego Związku Piłkarzy, ale właśnie przez to, że Pogoń. Pogoń generalnie jest lubianym klubem w Polsce. A ta dzisiejsza Pogoń, z pana perspektywy, szanse na medal ma w tej chwili bardzo duże? 99,9. Puchary po 20 latach. Myśli pan, że to jest początek takiej dobrej drogi dla Pogoni? Że wreszcie gablota się zapełni, no bo i będzie zdarzać się to Miedź, i Arka, i Ruch mają w gablocie Puchary Polski, mają w gablocie Mistrzostwa Polski. Nam jeszcze tego brakuje? No taka tęsknota cały czas jest. Ja generalnie nie najlepiej oceniam Polską Ligę. Zresztą wszystkie moje oceny od lat się sprawdzają. Bo w Europie. Przychodzą się w Europie i nagle się okazuje, że nasz pisz polski to jest taki papierowy. Bo jak nie Kazachstan, to Białoruś, to Słowacja, nie daj Boże. Dostać Czechów, Słowaków. No mało znaleźć, trudno znaleźć kraj, z którym byśmy nie przegrali w rozgrywkach klubowych. Dlatego no, mam pewien obaw o Pogoń, chociaż jest ciekawy zespół. Perspektywicznie wydaje się, tak nie mam, nie jestem za blisko, bo nie chodzę na mecze, bo mi kartę pan Mroczek cofnął, ale obiecał, że jak będzie gotowy stadion, to dostanę honorowe miejsce, więc nie oglądam ich poza telewizją, nie jestem tak blisko, to trzeba czuć, jak ja byłem w zespole, to ja to mogłem bardziej czuć, nie wiem, jak tam jest atmosfera, jak to wygląda, to wszystko musisz zazębiać, to jest podstawa, kolektyw, atmosfera, to jest podstawa sukcesu. No dobrze się przebili, bardzo dobrze się przebili, zagrają to już i w tym momencie być może dla włodarzy, dla pana prezesa Mroczka będzie widać, na jakim jesteśmy etapie. Jeżeli pójdą odpowiednie wtedy decyzje i zakupy, transfery, to być może wszystko będzie. Tylko nie daj Boże, by teraz nie sprzedali kogoś znowu, no bo to ja już drżę, jak jest końcówka roku, tylko drżę, kogo zabrali, kogo już nie ma. Może Walukiewicza, to Boże, no to tak żal, no i to jest... Strasznie, chociaż to nie był nasz wychowanek, no ale jednak tutaj już zaistniał i tak dalej. Tak samo Piotrowskiego kiedyś sprzedano a on tu się tak zaczął pięknie rozwijać, był na pewnym etapie i koniunktura, bach, ktoś się zgłosił z pieniędzmi, to szybko za pieniądze. Ja biorę przykład zawsze Czechów czy Słowaków. Oni sprzedają, jak zaistnieją w Europie. I sprzedają za konkretną kasę. Za 2-3 miliony, tylko za 10, za 15. Proszę zwrócić uwagę, jak te słowackie drużyny sprzedają i za jakie pieniądze. A my sprzedajemy jeszcze przed. Nie, tak nie może być. Pan Andrzej Rynkiewicz, były piłkarz, kierownik, dyrektor Pogoni Szczecin, był naszym gościem. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, że mogę się spotkać i trochę się wygadać. To po sezonie zapraszamy ponownie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za przybycie do studia i dobranoc. No i dobranoc państwu. Dziękujemy. Pogoń FM. W drodze do Europy. W radiu Super FM. Kończymy dzisiejsze, no,
trudno nam oceniać, ale myślimy, że bardzo ciekawe wydanie audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Mieliśmy fantastycznych gości. Marek Leśniak był razem z nami telefonicznie. Na żywo w studiu był Andrzej Rynkiewicz. No ale teraz już myślimy tylko i wyłącznie o najbliższym meczu ze Stalą Mielec. Ja powiem tak. Oglądałem spotkanie Stali Mielec z Zagłębiem Lubin. Na chwilę obecną ta zmiana trenera dla mnie zbyt wiele nie dała, bo grają podobnie jak w poprzednich spotkaniach na Kolewa. No i warto by było przywieźć z tego Mielca 3 punkty, które już chyba zamknęłyby sprawę, jeśli chodzi o medal. Tak, zdecydowanie. To na pewno zamknie nam sprawę, jeśli chodzi o medal. Może nam pomóc w utrzymaniu się na drugiej pozycji lub też zniwelowaniu straty do liderującej Legii Warszawa. Ważny mecz. Na pewno ważny mecz, bo takie mecze trzeba wygrywać, jeżeli jesteś klasową drużyną. Jeżeli z Podbeskidziem pokazaliśmy to, że właśnie tak. Trzeba wygrywać z Beniaminkami i zespołami, które, jak powiedział kiedyś Franek Smuda, biją się o spadek. Tak. No jedziemy do ostatniej drużyny w tabeli i mam nadzieję, że zrobimy tam pozytywny rezultat, że przywieziemy punkty. Powtarzamy schemat sprzed tygodnia, czyli drużyna na południe Polski udaje się już 2 dni przed meczem. Lecą tam w piątek po południu, w piątek wieczorem tak naprawdę z Goleniowa do Warszawy i z Warszawy do Rzeszowa, a z Rzeszowa już 16 kilometrów do Mielca pokonają autokarem. Na miejscu odbędą jeszcze jeden trening. Jeżeli ten schemat ma nam przynosić szczęście, powtarzajmy go co tydzień, a dokładnie co 2 tygodnie przy każdym meczu wyjazdowym. Nawet do Lubina lećmy tym samolotem przez Warszawę. Przez Wrocław. Niech będą 3, jeżeli ma to zapewniać 3 punkty, niech tak będzie. Myślę, że prezes Mroczek też będzie zadowolony i te kilkadziesiąt tysięcy złotych pewnie z kieszeni co mecz wysupło. Mecz ze Stalą Mielec to znowu znaki zapytania, na kogo na przykład w ataku postawi trener Kosta Runiajić. Może tak po cichu warto by było wreszcie zagrać tak jak my tutaj proponowaliśmy kilka razy, czyli Benedyczak Zachowicz z przodu. Myślę, że może to być ciekawe rozwiązanie i rozpatrywane przez trenera, bo musimy pamiętać o tym, że w tym spotkaniu zagra Kacper Kozłowski, który w meczu z Górnikiem Zabrze obejrzał 4. żółtą kartkę i musi pauzować, a musimy mieć na boisku młodzieżowca, więc Adrian Benedyczak wpasowywałby się w ten system, o którym wspomniałeś i mielibyśmy okazję do sprawdzenia, jakby to wyglądało na tle no, przeciwnika, no, nic mu nie ujmując oczywiście, niższej klasy, z którym powinniśmy sobie jako Pogoń Szczecin, obecna Pogoń Szczecin poradzić i wygrać pewnie. Mecz ze Stalą w Mielcu w niedzielę o godzinie 15. O tym meczu na pewno za tydzień sobie porozmawiamy. Jednym słowem, będzie się działo. Zapraszamy serdecznie na audycję Pogoń FM w drodze do Europy. Jeżeli wy chcielibyście zaproponować, przypominam gości, jeżeli wy chcielibyście zaproponować gości do naszego cyklu z okazji 20. rocznicy zdobycia srebrnego medalu Mistrzostw Polski przez piłkarzy Pogoni, to jesteśmy do dyspozycji tak w komentarzach na pogoń.sport.net.pl, jak i mailowo na adres antena@super.fm. Jesteśmy też do dyspozycji, jeżeli chcielibyście nam zaproponować gości nie tylko z tego składu z roku 2001. Jesteśmy jednym słowem do dyspozycji, bo ten program jest dla was. Dokładnie tak. Ten program tworzymy z myślą o kibicach. Chcemy, żeby byli jego aktywną częścią, dlatego jeżeli macie jakieś sugestie, zachęcamy do tego, aby się nimi z nami podzielić. Na pewno wsłuchamy się w głos kibica, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, robimy to dla was. Dziś od nas to wszystko. Dziękujemy za czas wspólnie spędzony. Daniel Trzebacz, pogońsport.net.pl. Dziękuję, dobranoc. I Sebastian Roszkowski, Radio Super FM. Do usłyszenia, dobranoc. Pamiętajcie, że za tydzień słyszymy się we wtorek. O tak, do usłyszenia.